naszej parafii z koncertem pieśni patriotycznych, chór katedralny Lutnia. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Również dzisiaj po mszy świętej zbierane są w całej Polsce we wszystkich parafiach ofiary poduszek na pomoc Kościołowi prześladowanemu w ramach obchodzonego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym tygodniu Pan powołał do wieczności świętej pamięci Rafała Knapi, lat 48. Wieczny odpoczynek racz dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Bardzo serdecznie już witam chór Lutnia Katedralny, który za chwilę bardzo zachęca do pozostania do tej zapewne uczty duchowej pieśni patriotycznych w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Chciałbym bardzo serdecznie już teraz im podziękować za przybycie na ręce pana Mateusza Bochenka, który jest tu też pośród nas, jest pełnomocnikiem pana prezydenta. I to dzięki panu prezydentowi Urzędowi Miejskiemu ten chór tu dzisiaj u nas jest, ponieważ oni tantiemami wspierają, aby mogli do nas przyjechać, bo oni cenimy ich i to nie jest takie proste, żeby oni wystąpili w każdej parafii, a do nas przybyli. Bardzo serdecznie im dziękuję i panu prezydentowi na ręce pana Mateusza składam te podziękowania. Zachęcam wszystkich do pozostania. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z nami i duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Należy do cyklu koncertów dla niepodległych. Organizacja
Poznania serdecznie Państwa zapraszam w imieniu Pana Prezydenta oraz Pana Pełnomocnika, prowadząca Młodzieżę Pawłowicz. Zaśpiewamy teraz Państwu dwie pieśni. Bogu Rodzica to najstarsza pieśń patriotyczno-religijna, będąca jednym z największych zabytków naszej kultury i tradycji pod względem zarówno muzyki, jak i tekstu. Powstała już na przełomie XIII i XIV wieku za panowania pierwszej naszej królewskiej dynastii Piast. Warto wiedzieć jednakże, że Bogu Rodzica posiada swoje legendarne korzenie niemal od tysięcznego roku. Niektórzy zakładają bowiem, że do jej powstania przyczynił się sam święty Wojciech Gaudemater Polonia. To będzie druga nasza pieśń. Czyli Raduj się Matko Polsko z 1373 roku ku czci świętego Stanisława ze Szczepanowa. Przed Państwem po katedrali. Dzielnica, dzielnica,
znalazła swoje miejsce w żołnierskim śmietniku, którym z roku na rok przybywał jej zwrotek. Ej, dziewczyno, to kolejna pieśń, powstała już nieco później, bo w roku 1918, w ostatnich miesiącach I wojny światowej. Bardzo szybko została podchwycona nie tylko przez polskich żołnierzy, ale także przez cywilów. Ej, dziewczyno, to w porównaniu do innych pieśni wojskowych jest stosunkowo krótka, co też czyni ją łatwą do zapamiętania w całości. Przed Państwem chór katedralny.
wiarygodnie napisaną w języku francuskim, dzisiejszego dnia odśpiewamy po polsku. Przetłumaczona została przez Karola Sienkiewicza do muzyki Karola Korpińskiego. Oraz Rota. Pewnego popołudnia 7 listopada 1908 roku w ręce każdego Polaka, który uzbrajał się w polskie czasopisma, wpadł opublikowany tekst autorstwa samej Marii Konopnickiej w tak zwanej Gwiazdce Cieszyńskiej. Była to Rota. Odkąd po raz pierwszy ujrzała światło dzienne, miała za sobą wiele występów publicznych. Jej pochwalne słowa, muzyka towarzyszyły Polakom m.in. w trakcie odsłonięcia pomnika Konwalskiego w Krakowie, czy też stanu wojennego w latach 80. XX wieku. Przed Państwem. Oh, yeah.
Państwa, na zakończenie chcielibyśmy, nie na pieśniach żołnierskich chcielibyśmy jednak zakończyć dzisiejszy koncert i inaugurujący święto niepodległości. Chciałabym zaprosić Państwa do odsłuchania utworu, którego autorką zarówno tekstu, jak i muzyki jest nieznana raczej nikomu siostra Magdalena Nazaretanka. Napisała go bowiem w chwili przyjazdu z Ameryki do Polski, jednej z współsióstr zakonu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania piosenki pod tytułem Polskie Kwiaty, a zaraz po niej utwór Piękniejsza od innych ze słowami autorstwa Jerzego Urbanowicza oraz muzyką Landowską. Thank you.